efektownym pokazem prac wykonywanych w ramach kursów kwalifikacyjnych zakończyły się zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego. To najlepsza okazja do zaprezentowania nie tylko kreatywności słuchaczy czy zareklamowania szkoły. To też sposób na pokazanie różnorodności kierunków, w jakich kształci centrum. Praca i kształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego ma trochę inną specyfikę niż w normalnej szkole. Zakończenie roku szkolnego mamy normalnie 22 czerwca, natomiast dzisiaj kończymy zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. I uważam, że wspólnie tak podjęliśmy taką decyzję, dorośliśmy do tego, żeby pochwalić się wytworami naszych prac, bo naprawdę dzieje się tutaj u nas bardzo dużo. Mamy wiele różnych kierunków kształcenia i właśnie chcemy zaprezentować nasze umiejętności. Zaczynamy od pokazu. Uczestniczki kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie krawiec przygotowywały przez kilka tygodni, a nawet miesięcy kreacje. Są to stroje na różne okazje. Oczywiście, ponieważ wszystko powstawało w realiach szkolnych, więc wymagały materiał za niewielkie nakłady finansowe zakupiony. Natomiast no myślę, że rozpoczęliśmy rok szkolny od pokazu magicznego, który miał nas zmotywować i mam nadzieję, że dzisiaj też taka magia właśnie się dzieje, działa. Do tego na pewno całości dopełniają odpowiednio dobrane fryzury oraz makijaż i tutaj też wykazywały się nasze kosmetyczki przyszłe oraz nasi fryzjerzy, bo kształcimy również panów. Do tego, proszę Państwa, mamy i to tworzy taką dosyć awangardową, odważną całość, wytwory naszych florystek w postaci biżuterii florystycznej. Centrum Kształcenia Ustawicznego to najstarsza i najbardziej uznana placówka w regionie kształcąca dorosłych. Ten semestr rozpoczęliśmy z 20 oddziałami. To jest bardzo dużo. Odkąd pełni funkcję dyrektora, to był rekordowy nabór. Część uczestników będzie kontynuowała jeszcze kształcenie na tych kursach w przyszłym roku szkolnym, natomiast niektórzy z nich rozstają się, co mówię, z przykrością, bo naprawdę bardzo fajne grupy się ułożyły właśnie z końcem czerwca. Natomiast liczba słuchaczy u nas zawsze przekracza 300 osób i tym razem również tak właśnie jest, około 350 słuchaczy. Mówię około, dlatego że ta liczba u nas rzeczywiście jest bardziej ruchoma ze względu na specyfikę niż być może w innych placówkach, szkołach dla młodzieży. O atrakcyjności tej szkoły może świadczyć bardzo zróżnicowana oferta nauczania, która umożliwia zdobycie zawodu lub uprawnień często w deficytowych specjalnościach. Opiekun medyczny, florystyka, krawiec właśnie teraz też, fryzjer, tutaj też kilka kwalifikacji, elektryk. Także oczywiście my też kształcimy w szkołach policjalnych i tutaj technik sterylizacji medycznej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ostatnio, ale nasza oferta jest zdecydowanie szersza. Też reaktywowaliśmy w tym roku opiekunkę dziecięcą. No i ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ rekrutacja trwa do 26 czerwca, także no jeżeli ktoś jest zainteresowany kształceniem w naszej placówce, to najwyższa pora przyjść się do nas zapisać. Kończący tegoroczny etap edukacji pokaz na czerwonym dywanie budził nie tylko zachwyt nad talentami słuchaczy. Mógł zachęcać do podjęcia nauki właśnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W przygotowaniu tego wydarzenia towarzyszyło nam dużo pracy, zaangażowania, ale także emocji, bardzo różnych emocji, ale to mnie cieszy, ponieważ ja czułam jeszcze bardziej niż zazwyczaj, że nasza placówka tętni życiem i naprawdę wszyscy się w to zaangażowaliśmy. Jest nam bardzo miło, że tak dużo osób nas dzisiaj odwiedziło i że możemy tutaj wspólnie się cieszyć tym, co robimy i pokazać innym, bo jest to jedyna publiczna placówka kształcąca wyłącznie dorosłych w naszym mieście. I my naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na wszystkich naszych mieszkańców i serdecznie zapraszamy do nas do kształcenia się w różnych zawodach, przekwalifikowywania się, zdobywania nowych umiejętności i też miłego spędzania czasu, ponieważ na atmosferze naprawdę bardzo nam zależy i staramy się tutaj tworzyć jak najprzyjaźniejszy klimat. Właśnie tak chcemy, żeby było magicznie, jak w drugim naszym domu. Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego czeka jeszcze oficjalne zakończenie roku szkolnego, czyli wręczenie świadectw.